No, postępy, postępy z wizualizacją, z zamianą wartości dwójkowych na dziesiętne. Wygląda, że być może już mam zamianę na wartości dziesiętne tego napięcia. To o, to jest na tym obszarze. Tutaj zrobiłem taką wizualizację, że pierwsze trzy cyfry to są wartości napięcia i przecinek jeszcze z dokładnością 2 miejsc po przecinku pomiar. Także chyba już mi to po kolei dobrze cyfry dziesiętne się liczą. Po dziewiątce, że przeskakuje na następne miejsce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4. No to bardzo szybko, bo to jest duża dokładność. O, teraz będzie widać, na dwójkę przeskoczyło. No i później szybciej polecę potencjometrem. 3, 4, 5, 6, to niby dziesiątki voltów, 7, 8, 9, 10. Zakładamy oczywiście, to będzie po dzielniku napięcia z tych, z napięcia tam kilkaset voltów na napięcie tych kilku voltów do przetwornika. 140, 150, 160. 70, 80, a spadło. Dwieście 70, 80, 290. No i on tu w tym układzie, żeby wygodnie wszystko można było rozwiązać, no to tak o. Do tych 320 pokazuję, bo tu mam limit do 127 na tej pozycji, czy to jest 2 bajty, odpowiednik, tu jest 8 bitów, 255, tu następne 8 bitów, ale tylko do połowy, nie do 200. 55, tylko do 127, czyli tu jest jakby 7 bitów, czy to jest 7 i 8, czyli 15 bitów do 32, dokładnie tak jak tu widać, do 32 tysięcy policzyło. To już może spokój jest z tymi wskazaniami, przynajmniej z tą zamianą na dziesiętne wartości. No i teraz następny kroczek. Zmienne, żeby zaprogramować jakieś progi działania, no i później względem tych progów działania, żeby coś się działo w układzie. To taki bardzo miły kroczek. Po 2 dniach zmagania, żeby uzyskać te dziesiętne wartości.